For some, discovering the secrets of the world is the only way to live. Hello, hello. Lecimy dalej. Przygoda czeka, wyzwania czekają. Wejdź do doliny, rozgrzewka, taka ona tutaj się pojawiła, misja. Także warto by było na nią dążyć. To jak myślicie? Otóż tak. Także lecimy sobie na początek, skrzyneczka. Tak, pierwszy widok na żółto. No, podniesiemy, okej. Jedna rzecz już za nami. Tutaj widzę, że też jest coś, chyba monety. Tak jest, monety sobie zbieramy, oczywiście. I teraz mamy duży teren, ale kierunek chyba nam pokazuje, że mamy iść w tym kierunku. O ile tu jest jakieś przejście, bo tak średnio to mi się wydaje, że tu jest przejście. Tu jest za ciemno na wyjście. Wydaje mi się, że albo musimy się wrócić, albo po prostu poszukać innej drogi. Tu jest brama, ale ta brama jest zamknięta i to jest bardzo ciemno. Dlaczego tutaj nie włączasz swojego glowsticka, czy jakiejś latarki, co byś miała? Te ciemne zaułki, ja bym tu proponował takie światełko włączyć, ale najwidoczniej na chwilę obecną nie możemy. Cud, że to miejsce jeszcze się nie zawaliło. Okej. Dzięki, że włączyłaś. Mimo uszkodzeń, w końcu dzieło wykonane z wielkim kosztem. Po prostu rozjaśni ten teren. Jak widzicie, pułapeczka na początek, przeskakujemy. Okej, fajnie wszystko jest, lecimy dalej. Tutaj woda. Będzie znowu zimno. Jeżeli będzie nasze ognisko całe, to warto by było naszą Larę przebrać w jakiś inny strój, żeby po prostu nie przemokła, nie było jej zimno. Oczywiście w tej grze o to nie chodzi. Nie jest takiego właśnie limit, że musimy dbać o naszą postać, ale ja to robię ze względu na siebie. Także wiecie, jak ja bym na przykład wszedł do wody lodowatej, to też bym potrzebował jakiegoś ogniska, jakieś nowe rzeczy, to ja tak w taki sam sposób widziałem właśnie naszej Larze, żeby po prostu jej też było odpowiednio ciepło. Także lecimy dalej. Tu jakoś tak japońsko to wszystko wygląda, jakiś klimacik japoński. Geotermiczna dolina, no widać, że jakaś właśnie inna. Dobrze, ładnie. I teraz tak, możemy tam się przedostać, ale czy taki sposób, czy jeszcze bym tutaj właśnie przeszukał tak na szybko, czy czegoś nie ma specjalnego. Mogę to podnieść? W sumie trochę wykorzystałem na poprzednim odcinku tych łuków, jak pamiętacie. Bo tam się nie strzelało do jednego przeciwnika. Paru przeciwników dostało od Lary. Okej. Tam nie możemy przejść, tylko chciałem się upewnić, czy nie ma jakiejś skrytki, wiecie o co chodzi. No i ładnie tutaj wygląda, wam powiem, tak górzyście, w porządku. My nie zatrzymując się, lecimy dalej. I hopsa. Okej, jesteśmy dalej. Wpadliśmy do wody. I tu jest jakoś tak ponuro. Przed chwilą było w miarę ładnie, ale tak się zrobiło. Pogoda się zmieniła, tak? Zaczął padać deszcz i trochę ciemno. Albo po prostu taki teren ciemny to jest. O nie! Przestań! To ty przestań, ty nas zdradziłaś. Spokój. Wiesz, że nie pracuję dla trójcy. Czemu mielibyśmy ci wierzyć? Aha, to jest ta, okej, dobra. Uciekłam z jednym z was. Z człowiekiem o imieniu Jacob. Gdzie jest teraz? Byliśmy razem, ale rozdzieliliśmy się w kopalni. Zabiła go! Nie! Co ty kłamiesz? Nie, nie, nie! Jacob nigdy nie zaufałby obcej. Wysłuchajcie mnie! Nie jestem wrogiem! Ostrzegłam cię. Powinnaś była wrócić. Sofia! Tak mi się wydało, że w tym momencie Jacob przyjdzie, ojcze, nie? Tak czułem. Nie zaufałby obcej i jakoś zaufał. Jacob jest cool, jak na razie. Myślałam, że cię straciłam. Teraz przeproś inni, przeproś Larę. Wybacz, nie. Sofii jest ostrożna. No nie wiem właśnie. Na jej miejscu zachowałabym się tak samo. Czego się dowiedziałaś? Lara, nie mów tak. Oddziały trójcy nadchodzą. Bo jakby Jacob nie przyszedł, to by pewnie cię zastrzelili. Co z nią? To przyjaciółka. No i co? Nie może jej się stać krzywda. Słyszycie? Do wszystkich to jest. Musimy być blisko zaginionego miasta proroka. Dalej. Nie mamy czasu. Przygotujcie magazyny broni i zabezpieczcie mury. Ruchy, już! Z tej całej tutaj aktualnej ekipy najlepsze jest Jacob. Mają przewagę liczebną. Wszyscy chcieli nas zastrzelić. Dzieci starsze są w niebezpieczeństwie. Idź. Zabierz ich do katakumb. Katakumby. Rozpal ogniska. Musimy ostrzec ludzi w dolinie. I nowe rzeczy by się przydały.
bo ja trochę zmokłam. Niewiarygodne. Ładnie to jest. Wow. Sofia. Fajnie. Zwołaj naszych ludzi, a potem dołącz do mnie w górnej wiosce. Nie znikaj znowu, ojcze. Nie zniknę. Ale Jacob, że akurat przyszłeś w tym momencie. Co za zbieg okoliczności. Gdybyśmy mieli więcej czasu. Do zobaczenia. Pomogę, jak tylko potrafię. Trzymaj się, Jacob, bo jedyny z tej ekipy jesteś w porządku. Okej, okay, dobra. Co znajdziemy w kuferku? W kuferku znajdziemy element pistoletu maszynowego. Bardzo nam się przyda oczywiście. Lecimy dalej. Troszeczkę tu jest. Do starego radia, uruchom generator. Tych. Musimy nadać komunikat i osób, także już nie czujemy procesu tego klimatu ten samotności. Z pewnością był kiedyś piękny. Jest do tej pory, zaufaj zrobię, mi. Zrobię co mogę. Wy dwaj. Potrzebuję dwóch par oczu na dolinę. Idźcie na klif. Jest ognisko, czekajcie. O to mi chodziło, ognisko, ogrzać się. I teraz tak, na przyznam, początek. Jacob i jego ludzie są wytrzymali. Jest taka możliwość, także. Nadchodzi trójca. Sprawdźmy może ten łuk. Jego ludziom przyda tutaj się coś moja będę pomoc. Mógł zupdate'ować. Ale ładny, jeśli to czerwony. Mapa ruin, dobra, muszę go znaleźć, tu mogę zanim coś zrobi zrobić. Inaczej okaże się, że ci, którzy zginęli. I weźmy stroje. Marne. Nie chcę mieć. Które mam aktualnie? Chyba ten. To zobaczmy może ten strój. Podobny. Ja bym chciał troszeczkę innego, co mieliśmy do tej pory. O, taki fajny, młodzieżowy, czarny. Taki trochę ninja, trochę bandytowski. Ale dobra, do awanturnika co byśmy mogli sobie tutaj dać? Czy jest coś takiego fajnego, żebym mógł sobie użyć? Śmiercionośny unik, możliwość zabicia nieopancerzonego wroga podczas kontry po uniku. Poprzez naciśnięcie w idealnym momencie przycisku F, no tak średnio, a tutaj możliwość błyskawicznego zabijania wrogów nożem podczas zeskakiwania na nich z góry, gdy pojawi się odpowiedni wskaźnik. No w sumie niech będzie. Niech będzie Lara przebrana, let's do this, ciąg dalszy. Zostaniemy pod drzewami. Nie strzelą. Którędy ja mam się teraz przedostać, tam coś jest. Mogę tu, tak na skróty? Hopsa, o. Niezależnie od tego, gdzie będziemy. Czekaj. To ja bym. Tylko żeby za chwilę nie przyszli. Ej! Strzela ktoś! Ja bym tutaj chciał zobaczyć. To nie mogę podnieść, okej. Okay. Ale tą jaskinkę ja bym tutaj przeszukał na szybko. O, jakieś moneciki. Niam, niam. Tutaj też, niam, niam. Okej. Okay. I teraz możemy grzać. Już bardzo możliwe, że na naszą misję. O ile tak nas tutaj gra poprowadzi. Teren dosyć duży. Dynie, strach na wróble. Kicaj, kura. O kurde. Teren naprawdę rozbudowany i tu jest dużo rzeczy do przeszukania. Ale dobra, my się skupmy na razie. Powinniśmy być na to gotowi. Szlak, wiedzieliśmy. Na misji? Nie wiem tutaj co to jest. Przepraszam, nie mam czasu na rozmowę. No po co zwracasz głowę mi tu? Czekaj, bo ja tutaj muszę zejść, czy o co chodzi? Tam jest jakaś lina. Po prostu miej oczy już otwarte. Mogą zjawić się tu lada. Chyba tędy. Nie wiem, czy tu już jest teren przeciwników, czy jak? Laro. No? Przepraszam, jeśli Sofia była niezbyt serdeczna. No tak. Nie podoba mi się jej zachowanie. Cieszę się, że byłeś tam, żeby za mnie poświadczyć. Tak, i to jest prawda. Od dziesiątek lat walczymy z obcymi. Jacob jest z nawykami. Cool. Chociaż mogłabyś w początku pomóc w przygotowaniach. No nie chciałem go tam wziąć z tego więzienia, tam gdzie byliśmy razem wspólnie. Zobaczę co da się ale zrobić. Dobra. Lara w sumie też go nie chciała, teraz się okazało, że jest jednak cool. Także co było, minęło, wracamy do teraźniejszości. Tylko nie spadnij tak, żeby ci się coś nie stało. I grzejmy przed siebie, na pewno zaś ten teren. Trójca wkrótce tu będzie. Przeszukam, jeżeli będzie taka możliwość, tak prywatnie chociażby. I jak wiecie, tam było tak zimowo, tu jest tak bardziej troszeczkę lepiej. I nie wiem, tam ktoś biegnie, ale nie mam pojęcia, czy to są moi, czy też nie. Trochę się obawiam. Jeszcze takim stroju jestem, ale powiem wam, że ten strój mi się podoba nawet. Fajny jest. Jesteście moi, czy nie moi? Chyba moi, okej. Najpewniej nadejdą z powietrza.
Jacob gromadzi wojowników w górnej wiosce, aby przyciągnąć ich uwagę. Dzieci i osoby zbyt stare, by walczyć. A ja mam ją słuchać, chociaż żona chciała mnie zastrzelić, a ja idę sobie stąd. Pójdę tam. Ja tylko rozmawiam z Jacobem, a nie. Mówiłeś, że są ciężko uzbrojeni. Jak możemy ich pokonać? Co ja mam ją słuchać, czy ja mogę sobie iść? No jasne, że mogę iść dalej, jasne. Ale ten teren jest naprawdę ogromny. Poniesiemy straty. Mają nadzieję pokonać nas na wstępie. Ta-ra-ta-ta-ta-ta. Kolejne ognisko. Na razie nie będziemy korzystać z tego ogniska, bo po co? Laro, przyda mi się pomoc. Co się stało? Nasi ludzie są rozproszeni po dolinie. Zapalona wieża sygnałowa to znak, że są w niebezpieczeństwie. No masz. Robię wszystko, co w mojej mocy. Gdy zobaczą ogień, będą wiedzieć, co robić. Okej. Okay. Ale to jest tak fajnie, tak... W pewien sposób wiedźmińsko, tak mi się kojarzy trochę z Wiedźminem 2. Nie wiem czemu. Kiedyś grałem sobie w, słuchajcie, Wiedźminka 2, ale to nie była jakaś długa przygoda z tą grą. No i były jakieś mosty, nie wiem, czy to ze smokiem się walczyło. Coś było. Okej. Okay. Myk. Nie mów, że tam nie wejdziesz. No, już się bałem, że tam nie wejdziesz, a ja wiem, jakie masz możliwości i ty potrafisz, tylko musisz chcieć. Pamiętaj, Laro. I myk, i cyk, i przedostaliśmy się dalej. Ale powiem, że troszeczkę ten Tomb Raider różni się, porównując Tomb Raidera, którego ogrywaliśmy, no, minimum rok temu, jak nie dłużej. Możliwe, że z dwa. Dobra. To wtedy, jak pamiętacie, Tomb Raider tamten skupiał się przede wszystkim na linii, czyli takiej, że idziesz tam, gdzie gra ci każe, a tutaj jest z lekka taki otwarty teren, że możemy chodzić, gdzie chcemy. Oczywiście też jest główny cel, jasne, ale tutaj możemy się wracać, gdzieś poeksplorować, takie, no, większa możliwość, wam powiem, większa możliwość. Tutaj może wejdźmy. Okej, okay, tutaj już sobie wejdzie na spokojnie. Dobrze, my chyba idziemy dalej, my musimy wejść na samą górę, tak mi się wydaje. Z tego punktu wrażenia, tak obstawiam, że musimy wejść na samą górę. Dobrze. Ale to oczywiście robić tak, żeby po prostu się nic naszej Larze nie stało, bo wiemy, jak Lara znosi, jak coś jej źle pójdzie. Jak ona zaś wygląda. Czy on teraz tak pod kątem skoczyć? Jasne. Ale jest odważna, że takie decyzje podejmuje, takie skoki, chociaż tu wszystko ledwo stoi, a ona po prostu skacze. No tam gdzie idzie, to skoczy, się nie przejmuje niczym. Odważna kobieta, odważna. I mamy coś, jakieś patyki, co to jest? O, tu mam do picia. Pojemnik na naftę. Czyli chyba jednak nie do picia. Może wcześniej było do picia. Wytwarzanie strzał zapalających. Pojemnik na naftę pozwala tworzyć strzały zapalające. Proszę bardzo, strzały zapalające mogą podpalić tkaninę, jasne. Materiały wybuchowe i nieopancerzonych wrogów. Wybierz strzały zapalające naciskając jeden wielokrotnie do momentu... Aha, okej, okej, okej. Czyli dobra, przyszliśmy tutaj tak naprawdę po strzały nie, po tą pojemnik z naftą, dobra. Teraz gdzie Lara? Powiedz mi, Lara, gdzie ja mam teraz dążyć? Jeszcze na górę? Co ty gadasz? Co ty gadasz? To jak to wysoko jest? O kurde. Myślałem, że tylko po to przyszliśmy, a tak naprawdę okazuje się, że to było tylko taki deserek, a jeszcze nie ma takiej wisienki na torcie, jak to się mówi. Czyli jeszcze tutaj po coś tak naprawdę więcej przyszliśmy. Czy ja mam po prostu przejść na obkocze, a może mam wsiąść do tego tu? Trzymaj się, Lara, kurde, co jest grane tutaj. O! Dobra, mam zapalające niby. Ale do czego mi to? Aha, ja mam podpali, tak? No, żeś podpalił. O! Czyli mieliśmy podpolić stos, tak jak oni co robi, tak? Ostrzegliśmy naszych. Zdążą się ewakuować. Zrobiłem co? Spotkamy się w wiosce. Mojej mocy. Dobrze. A teraz mi nie mów, że ja mam taką drogę schodzić w dół. Może to jest jakiś skrót, albo mogę skoczyć. Szlachetny uczynek. I to się przydaje. To się przydaje w rozwoju. Ropa. Po zużyciu ropy można pozyskać tego samego miejsca. Okej, okay, fajnie.
Czyli po ropę możemy przechodzić się tutaj. Dobrze, tutaj mamy linę, także ta lina jest nie bez potrzeby, jasne. Tu jest dobrze, że właśnie o to mi chodziło, bo jakbym miał tyle schodzić, no to trochę by czasu zajęło. Tak sobie zjedziemy, ładnie. I będziemy grzali dalej. Czy będę mógł otworzyć tą skrzynię? Jeżeli jest taka możliwość, to otwórzmy. I odblokowano łuk. Ile tych łuków? Przecież ja dużo mam tych łuków, a nie wszystkich nawet używam. W pobliżu jest sojusznik, dostępna jest dodatkowa misja. A w sumie spójrzmy, jak tam misja się... Może nie misja, a mapa się prezentuje. Jeszcze tutaj opuszczona kopalnia. Prywatnie będę musiał sobie to zrobić na 100%. Taki jest mój przynajmniej prywatny cel. Ale jeżeli się nie uda, to nie ma problemu. Jak widzicie, szczyt góry, sybiryjska dzicz oraz jaskinie lodowca mam na 100%. Jeszcze zostaje mi tutaj kompleks radziecki oraz opuszczona kopalnia. No i to miejsce nowe, które zwie się geotermiczna dolina, bym musiał sobie zrobić. Ale to oczywiście w swoim czasie. My na razie grzejmy sobie przed siebie. Także czekajcie, misja jest cały czas przede mną. Także biegnijmy sobie w tym kierunku. Czy ja tam doskoczę? Tak myślałem, że nie doskoczę, także biegnijmy sobie tak jak możemy. Przy okazji, patrząc co tutaj się dzieje, jak ten teren wygląda, no bo na tej dolinie no nie byliśmy wcześniej w grze fabularnie, tutaj nie byliśmy. Dopiero fabularnie okazało się, że do tego miejsca doszliśmy. Czekajcie, bo ja muszę się kierować w tamtym kierunku. Ale czy ja będę mógł wejść jakoś do góry? Czy ja tutaj będę mógł się jakoś przedostać? Może tutaj tymi ruinkami jakoś. O, tutaj będę mógł coś zbadać. To chyba jakaś mapa, ale nie mogę odczytać. Muszę się nauczyć bardziej języka. Okej, ja to rozumiem. O, jakiś łobuz. Dzień dobry. Nie, również. Jakiś, słyszę, helikopter? W twoją stronę lecą helikoptery. No nie. Przyjdź tu tak szybko, jak to możliwe. Jasne, Jacob. Wejdź za barykady! Ruchy! Ruchy! Robię co w mojej mocy, tylko Lara się zmęczyła. Kryć się! Odsunąć się! Trzymajcie się razem! Kurde. No tego się nie spodziewałem, że jeszcze tutaj nas zaatakują. Dopiero co przybyliśmy, się przywitaliśmy, a tu taka sytuacja niestety. Jeśli nie wstrzymacie ognia, zabijemy was wszystkich. Macie 30 sekund. 30 sekund? Jeszcze czasem będą rozporządzać. A my dajemy wam 10 sekund na ucieczkę. Lara, nie wychodź, mówię ci. Nie, Jacoba mają, żeż kur. Gdzie jest boskie źródło? Zostaw go. O kurde. Mów! Przestańcie! Nie. Nie krzywdźcie nikogo! O. Zostaw go! Jest? Czekaj, czekaj! Jest mapa! Atlas! Pokażę wam drogę! Okej, opowiedz mi o tym Atlasie! Będzie jakaś jazda. Dobrze, jedzie Jacob! Dobrze, Jacob! Genialnie! Genialne wykonanie! Strzelba powtarzalna, o kurde, ale jaką mamy broń teraz fajną. Wake up, wake up. FBI, open door. Jesteśmy pod ostrzałem na obrzeżu. Mate, mordeczko. Jeśli mnie słyszycie, potrzebujemy pomocy. Jeśli mnie słyszycie, dajcie jakiś znak. Wake up, co? Gra w nogę. Dawaj, dawaj, zbieramy sobie wszystko tutaj. Póki mamy chwilę czasu, to zbiera. Co jest? Co do? Czekaj, ładuję. Okej. Okay. No ilu was? Wiesz, kurde. Dobi. Hehe, mordeczko. Przeszukajmy was wszystkich. Ej, chciałem przeszukać, czemu tak się nie udało? O kurde, to jest ten świetlik z Batmana, przeciwnik. Ej, to jest świetlik cały. Zostawcie ją! Zostawcie ją! Jeśli nie oflankujemy ich, stracimy wioskę! Myślisz, że jest niebezpieczna? Ożeż kurde. To
Chyba wiem, o co chodzi. Chyba muszę mu to z tyłu poszczelić. Tylko muszę... O właśnie. O to mi chodziło. Tą butlę całą, żeby się rozbiła. I co teraz powiesz? Warto było? Odwrót! Przegrupować się w miejscu lądowania! Dobra, pojechali. Miejmy nadzieję, że Jacobowi nic się nie stało. I tutaj zima, i to nie czasem... Tak, to jest chyba to wcześniejsze miejsce ogólnie. To jest to miejsce, gdzie tutaj nas schwytali. Zaatakowali nas tubylcy. Croft jest z nimi. Wielu rannych i martwych. Nasi ludzie są rozproszeni. Co to na to? To jest cała trójca. Trzeba było ją zabić. Nic nie zdziałałeś. Może powiedzie jej się tam, gdzie sobie nie radzisz. Nie poniosę porażki. Trójca wygra, jeśli zawiedziesz. A wiesz, co to oznacza? Jestem zbędna. Moje życie ich nie interesuje. Potrzebuję mocy źródła. Zdobędziesz ją. Nie trać wiary, Anno. Taka jest wola Boża. Nasz powiązani sukces jest nieunikniony. Proszę. Znajdź tutaj są je. Powiązani, a za plecami czas się obgadują. Czas mi się kończy. Zaszedłem tak daleko. Wytrzymałem tak wiele. Ostatnie przeszkody, które przede mną postawiłeś. Grzechy, do których mnie zmusiłeś, muszą mieć cel. Tylko ty możesz wskazać mi drogę. Daj mi siłę, aby kontynuować dla niej, dla ciebie, dla trójcy. Proszę. Wskaż mi drogę. Coś ty tam rozdusił? Co to tam jest? Zatem niech poleje się krew. Idzie. I poszedł. O kurde, tutaj było głubo. To była jego wioska. Chciał tu przyjść, proszę bardzo, co się stało. Zostań ze mną. Zostań. Przykro mi. Twój lud nie zasłużył na to. Wybraliśmy tę ścieżkę. To nasz obowiązek. Nigdy nie było łatwo. Wiem, co to znaczy stracić swoich. Trójca nie da za wygraną, tak? Wątpię. Mają dużo zasobów. Co z Atlasem? To starożytna mapa Starego Miasta. Ale Trójca nie znajdzie jej w wieży. Mieszka tam wielu moich ludzi. Nie będą gotowi na to, co nadchodzi. Mogę trochę pomóc, masz tych ludzi, Jacob. Tu masz i tam. Zrobisz to dla nas? Czy dla samej siebie? Dla przygody. Jedno i to samo. Zawsze z tobą, Jacob, będziemy. Wrócę z posiłkami, gdy opatrzę rannych. Pomożemy ci, Jacob. Nieraz nas uratowałeś, także... Pomożemy ci, jasne, Jacob. Potrzebuję bandażu. Jak tam? Nie przestaje... Okej, do wieży. Podnosili ścieżką do wieży. Moi drodzy, to już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał i będziecie oczywiście chcieli jeszcze więcej kolejnych odcinków z Tomb Raidera, także oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. I do następnego odcinka. Na razie, cześć.